Dobra, słuchaj, bo tu do mnie ten... No stop, kurwa, cios pisz, że ty, żebyśmy cios? Walczyli. Ty weź. Adrian, cios? Słuchaj, cios. Daj ty se, kurwa, spokój, ty. Idź walcz z Oświęcińskim, kurwa. Przepierdoliłeś, kurwa, z jawną prostytutką, kurwa, a ja mam się z tobą bić. Nie no. Cios chcę zarobić. Nie no, nie chcę mi się go bić. Nie no, daj se, spokój. To jest walka, której bym się w ogóle nie spodziewał, nie, no, powiem szczerze, daj, nie połączył daj se spokój. Lubię go, śmieszny jest. Nie chcę, kurwa, ale bo... mam dla ciebie jeszcze ciekawostkę inną, której pewnie nie wiesz. No, jawej. Rozmawiałem dzisiaj z Natanem i Natan, kiedy usłyszał właśnie, że Amadeusz nie może walczyć. Chce się bić? Chce się bić? Powiedział mi, że on to by chciał bardzo dobra, naprawić show. Dobra, to zajebiście. To ja bym chciał walkę z Natanem, ale musi podpisać, kurwa, aneks, że nie będzie klepał od razu, nie? Bo to będzie bez sensu, będziemy oszukiwać widzów, podpisze aneks, wstawimy go na Instagrama. Natan powiedział, że gdyby tylko mógł, to on od razu wchodzi z tobą dobra, do klatki. On by mógł jedynie obciągnąć, tylko tyle. Ale mówię ci teraz serio, bo to była prywatna rozmowa, powiedział, że szkoda tego, żeby widzowie po takich programach, gdzie mieliśmy te rekordy oglądalności, mieli nie dostać twojego pojedynku, więc w razie czego, no wyraził gotowość. Jak najbardziej, kurwa, jak najbardziej jestem otwarty. Tylko żeby naprawdę pokazał wszystkim i by wyszedł do walki, żeby kurwa nie klepał od razu, nie? A w razie co dajcie najmniejszego sędziego, najlżejszego, jaki jest, żeby mógł sędziego złapać, odrzucić, że mógł kurwę dopierdolić w tym tam. Chociaż go kurwę spatować w 10 sekund. Bo go kurwę zabije w te 10 sekund. Dostałem w ogóle też informację teraz. No o, Jarosza dajcie. Jarosza wezmę, odrzucę go, żeby poszedł na bok i go dopierdolę szybko. A co byś powiedział na to, żeby zrobić drużynę? Adrian Cios i Natan Marcoń. Kurwa, bez problemu. Ja pierdolę, to by się ode mnie odbijali, kurwa. Dawać. Gość nie do pokonania, Adrian Cios. Siedzę sobie lekko jeszcze imprezuję po walce, ale tak patrzę, że wypadł Ferrari. Ja napisałem do Denisa, że mógłbym z nim zawalczyć. Lubię go prywatnie, jest w porządku gościem. Aczkolwiek uważam, że jestem jedyną osobą, która mogłaby mu spuścić ciężki wpierdol w oktagonie. Słuchaj, cios, tak ci powiem tak, też cię lubię. Nie chcę cię krzywdzić, ale powiem ci szczerze, gdybyś nie przepierdolił, kurwa, z Oświęcińską dziwką, to chętnie bym ci wpierdolił. Ale to że znaczy, u nie, Denis, nie. Denis, poczekaj, ale ci powiem szczerze, słuchaj, w moim, kurwa, świecie, kurwa, zostałeś Denis, ale ty dajesz pluć sobie 20-latkowi, którego też nie lubię, a który... więc w jakimś świecie. Kto mi opluł? A, Denis, chodzi ci o tą kurwę, Cwela? Tak, o tą kurwę, no to spokojnie, słownie, to przyjdzie na niego czas, wiesz jakie jest życie. Dobra, nabijaj. Walka walce nierówna i przegrałem niechcący, bo akurat sam trafił mnie w kolano, które nie, miałem wcześniej kontuzjowane. Przegrałem niechcący, nigdy nie słyszałem jeszcze takiej wybuchu. Ja uważam, Denis, szczerze, że... I teraz idę ci na rękę. Boks, małe rękawice, z całym szacunkiem, no kurwa, ciężki knockout w pierwszej rundzie. Nie miałbyś szans, Denis. Ja mogę postawić całą kasę, bo wyjebane mam w kasę. Wychodzę w sobotę z biegu i easy win, tylko boks ma rękawice. W powiem ci formule... szczerze, bardzo bym chciał z tobą powalczyć, bo to jest dla mnie takie, kurwa, jakby... No to Denis, chciał, no to jaki masz problem? No dla mnie to jest... Denis, Ferrari może bym miał z tobą ciężko, ale uważam, że ja boks, małe rękawice, rozpierdalam cię, kurwa, na miejscu bez problemu. Lubię cię, ale uważam, nie miałbyś żadnych szans i szczerze, bawi mnie ta sytuacja, bo wiem, że bym cię rozjebał w boksie w małych ja pierdolę. Adrian, ty powiem ci szczerze, że dobrze, że za marzenie nie karają. Że Denis, świętujesz, Denis. Tak? Czyli rozumiemy, że twoje świętowanie jest naprawdę obfite w tym momencie. To się nie jest porobiony, chłop, jak od dwóch dni napierdala, nie. Kurwa no to, i mu odjebało. Tutaj, poczekaj, co ty pierdolisz? Nie mów ty, że ja pierdolę, bo dostaniesz zaraz chlapuna, jak się spotkam i tyle. Poczekaj, posłuchaj. Nie mów, że ja coś biorę, bo ja nie biorę. Ale ja sobie, kurwa, żartuję, ale kontroluj, kurwa, to co gadasz. No to Denis, to sobie nie żartuj, bo w świecie friku. Ale ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić. Słuchaj, ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić. Denis, na ulicy możesz królować, w świecie frików to jestem królem, więc hamuj, dobra? W tym słuchaj, momencie, bo nie królem na ulicy Denis, jestem ja, a we frikach teraz pokażę, że jestem kurwa ja. Denis, wiesz czego ty się boisz? Ale toś ty przegrałeś z konfidentem, jawną prostytutką, skończony jesteś. A ty, kurwa, a ty przegrałeś z każdym po kolei. Posłuchaj, pamiętaj jedną rzecz, przegrana z tobą, przegrana ze mną, kończy twoją karierę, co o tym wiesz, dlatego ty się boisz, kurwa, przegrałeś z każdym w sumie, z kim ty wygrałeś? Nie no, tak Denis, szczerze, powiem ci szczerze, pamiętam. Że przemyślałem też to i faktycznie, ty się chyba po prostu boisz Adriana w boksie. Kurwa, szczerze, Adrian, szczerze, dobra, kawa na ławę, słuchaj, kawa na ławę, boję się ciebie i chuj. Tak. I chuj no wyjebane dobra. Mam, bo jak przepierdolę, to będę skończony wyjebane, bo boję się ciebie i ja nie chcę z tobą walczyć, kurwa. Jesteś zajebisty fighter, kurwa, rozjebałeś, kurwę, konfidencką szmatę oświęcińską, jebać to, ja się z tobą nie chcę bić. Jedną walkę niechcący, Denis, a ty przegrałeś z każdym. Zrozum, że ja pod... Przypadki chodzą po ludziach. Oficjalne oświadczenie, jeżeli wygrasz ze mną w boksie w małych rękawicach, cała garza idzie do ciebie. Pasuje mi, bo chciałem kupić Urusa, ale teraz sobie chyba, kurwa, kupię G-klasę, kurwa, 900 w Brabusie. No to nie ma problemu. To dawaj, lecimy. Podpisujemy aneks. Cała podpisuję aneks. Jeżeli przegram, cała moja garza idzie dla ciebie. Dobrze. Rękawice, używam ci łeb. Ale słyszysz? Ale tylko powiedz, czy masz więcej niż 200 koła, bo mi się nie opłaca inaczej. Myślę, że tak.
No to jak już myślisz, to lipa, to mi to nie robi te 200 koła. No nie, ja nie mogę mówić dokładnej kwoty, ale co, boisz się, Denis? Nawet nie, ale no 200 koła to mi nic nie robi, to może kurwa na felgi Denis, dobre ale będzie. Ale co ci, dobrze, ale umawiamy się, że jeżeli ja cię ciężko znokautuję... O Boże, ja... Jeżeli ja cię ciężko, posłuchaj, jeżeli ja cię ciężko znokautuję, to dajesz mi całą swoją garzę i klękasz przede mną i mówisz, o, król, jesteś jedynym królem frików. Jeżeli cię ciężko znokautuję. Nie przeginaj pały. Ale jeżeli cię tylko, jeżeli nie cię przeginaj pały, bo jak cię kurwa złapię, to cię zgniotę. Ja mam imadło w rękach, kurwa, ja nie chciałem się bić z nikim, nie chciałem nikomu krzywdy zrobić, ale wydaje mi się, że to jest idealna okazja, żeby komuś pokazać, jaką mam siłę w rękach. Denis, nie bój się, podpisuj kurwa aneks, cała kasa dla ciebie, jeżeli wygrasz, a wiem, okay. Jeżeli wygrasz. Podpisane. Adrian, podpisane. Denis, ty się śmierci, chłopie, nie boisz. Z Adrianem w boksie na małe rękawice. Ale on, nie wiem, czy on w to wierzy, czy on ta chuja pali, ty. A co z Gracjanem Szadzińskim? Bo kiedy wypłacił liścia Nathanowi, to nagle byłeś po jego stronie, gdzie wcześniej... Oczywiście, no, ja go nie muszę lubić, ale zawsze przeciwko Kuresu będę stał z nim w jednym rzędzie i zawsze jakieś kurwa by z nim jechała, zawsze przyjdę i pomogę. Przeciwko Kurestwu wszyscy powinni stać razem w jednym rzędzie. Tak samo jakby była kurwa wojna, to wszyscy kurwa stajemy w jednym rzędzie, bez podziałów i tak dalej. Lecimy z kurwami. Tak samo powinno być tu i wszędzie, kurwa. I tyle w temacie. To było orędzie, moi drodzy, husarza z XXI wieku. Właśnie tak, gdyby żył w średniowieczu Denis Załęcki, tak właśnie by mówił do swoich współrycerzy, że dokładnie. Wjeżdżamy po prostu w krzyżaków i dokładnie. Tyle. Dokładnie. Ty, w ogóle powiem wam, kurwa, szczerze, że możemy zrobić kilka walk na tej gali. Pierw dacie mi ciosa, go pierdolę jedną ręką, dacie mi Nathana i możemy zrobić 3 takie kurwa walki. Wiesz, ludzie kupi więcej osób pay-per-view, dacie takie coś. Nie ma problemu. Tego i tego zdejmę po 10 sekund maksymalnie. Słuchaj, myślę, później że... może być park jako trzecia kurwa walka, czy tam, wiesz, obojętnie kto. Natomiast tutaj dostałem głosówkę właśnie na mój telefon od Normana Parka i dawaj, puszczę ją. Kurwa. No ale ty i tak nic nie zrozumiesz. Irlandzką pizdę. O! Będziesz tłumaczył będziesz go. Nie wiem, czy to jest pała, się pruje tylko w internecie, na żywo przychodzi, to kurwa, cześć Denis, wiesz. Teraz będę mu walił kopa w dupę, jak go będę widział od razu, kopa w dupę. Czyli ty naprawdę go nie lubisz? No nie, no mówię ci, on mnie cały czas mnie obraża, kurwa, na Instagramie. Co chwilę pisze Penis Załęcki, to tam, wiesz, co chwilę się pruje do mnie. Norman Park pokonał naprawdę wielkie nazwisko, on w Polsce przegrał tylko i wyłącznie z Mattim Gamrotem. Słuchaj, mówię ci, że kurwa, ile on waży, 90 kilo? Wiesz, jak ja tak. Go wjadę, to go rozkurwi, jak żabę. Yo, Dennis, what's up? Yeah, just to let you know, I fight you, no problem. But hey, I ain't gonna fight 2 minute rounds. This is freak fights, this is 3 minute rounds. We ain't gonna change everything for you. You just want 2 minute rounds because you need more time to recover and more time to fight. Come on, man, you have like 30, 40 kilograms over me, so step up to the plate. I'm here. I says I step in short notice and fight you, no problem. Where's your balls at? Gdzie masz jaja, Denis? Tam, gdzie ty ich nie masz. Hej, Denis, mogę z tobą zawalczyć, ale walczymy na zasadach 3 rund po 3 minuty. Nie będziemy zmieniali zasad dla ciebie, bo to freak fight. Chcesz 2-minutowych rund, bo potrzebujesz więcej czasu na odpoczynek. Ja chcę się bić dłużej. Ważysz 30-40 kilo więcej ode mnie. Właź do klatki, ja też tam będę. Zawalczę z tobą od razu, nie ma problemu. No i wspomniane, gdzie masz jaja, od razu powiedzieli, że to Norman Park nie ma jaj, a teraz możesz odpowiedzieć na całość. Czyli Norman, słuchaj, chce walki z tobą, ale 3 po 3. Ja to powiedziałem tak, chcesz się bić kurwa gnoju, kurwa wstójkowo, możemy się bić kurwa tak jak ty chcesz. Chcesz się bić paru wojebana w MMA? Może być kurwa MMA, ale kurwa już inny troszeczkę czas kurwa, bo ty potrafisz odpoczywać w parterze, potrafisz się kręcić gnoju jebany i później będziesz miał czas, żeby mnie poskręcać czy balachon, czy kurwa jakimś duszeniem. Nie ma takiej możliwości. Masz paruwo, kurwa irlandzka, doświadczenie w UFC, napierdalałeś też w Bellatorze, w KSW, nie ma takiej opcji, że będziesz robił wszystko pod siebie. Mogę się bić z tobą w MMA, nie ma problemu, ale nie będziesz kurwa ustalał zasad. Tak jak masz rację, jest to kurwa freak fight, więc ustalamy my sobie kurwa czas, reguły, zasady walk. Jak ci się nie podoba, to wypierdalaj, są inni w kolejce i tyle. Ciekawe, ile Norman zrozumie. Nic nie zrozumie, bo jest za głupi. Nawet kurwa translator jego kurwa nie umie kurwa. Ale mówi klapki rozminiać. Biedronka, pod żabką. Klapki biedronka, tylko Szelita potrafił kurwa klapkami bić, a ten taka pizda kurwa nawet nie potrafiła mu kurwa oddać. A jakbyś mu strzelił takim klapkiem? Ja mu strzeliłbym chlapa od razu, jakbym go spotkał. Samo Szelidzę. Albo Szeligę mi ściągnijcie, kurwa, ufolutka. Tak, Szeliga? No tak, dawać go. Przecież dopiero co miałem wrażenie, że wy strzeli go już dobrze żyjesz. Kiedy, kurwa? Ja z frajerami, kurwa, nie będę się, kurwa, godził ani nic. To jest zwykła pała, to jest donosiciel, kurwa, i chuj mu w dupę, kurwa, i tyle. Szmacisko chciało iść na obdukcję, kurwa, federacja dzwoniła, nie poszła dziwka nigdzie. Później była sytuacja, kurwa, że poszedł się zajebał z dupy do Grabowskiego tam i tak dalej na glebę. Ja tam wcześniej tam mu wybaczyłem, je przeprosił, wybaczyłem mu to. Między mną a Szeligą było dobrze. Stanąłem później za glebą, za kolegą z Torunia, za glebą stanąłem, bo rozjebał się na glebę do Grabowskiego. Gleba mu wybaczył, ale ja frajerskich numerów nie wybaczę, mam w niego wyjebane, chuj mu w dupę i tyle. Tak samo do tego Parka, też ten Park, kurwa, z klapka bije, kurwa, po mordzie, wsadza mu go do mordy. On, kurwa, nic, człowieku, daj spokój, ty. Wie, takiej pizdy się zabrał. Czyli w takiej sytuacji trzeba komuś rzucić mikrofonem w czoło.
tak jak Nathan, Salimowi, tak? No. A, no i co? Ta. I co teraz? Może, no, ale kurwa, wiesz, klapek to jest poniżenie, kurwa, nie? Moim zdaniem, nie? My mamy Daniela Omielańczuka na linii. Halo, halo. Bez kitu? Dobry wieczór, Daniel. Witam serdecznie. O kurwa, za chuj bym się nie spodziewał, ty. I tam słyszałem, że ten mały wariatik 60 kilo wypiął się na was, na ciebie, więc ja chętnie skoczę, tam mówiłeś o rewanżu. Ja chętnie do rewanżu na sobotę jestem, więc wiesz, jak ktoś, mogą być zasady Pride, bo tam chciałeś z nim Pride'a, więc ja nie odmawiam, jestem gotowy, ready. Na zasadach Pride, typu MMA i tak dalej, no to kurwa, szczerze, nie mam zbytnio dużego podjazdu do ciebie. Jeśli mamy się napierdalać w samej stójce, jak najbardziej otwarte mogę się bić, bardzo chętnie przyjmę ten rewanż, jestem gotowy, mogę się napierdalać, ale szczerze, jak mamy się napierdalać w MMA, masz mnie kurwa zdusić i tak dalej, lub mnie kurwa, no nie mam podjazdu, po co? No ale przecież mogę ci obiecać, że cię nie będę duszył. Przecież wiesz, że ja jestem bardziej stójkowy niż dusiciel, nie? To napierdalajmy się w stójce i nie ma problemu. I napierdalamy się. Dobra, może być tutaj K1. Zajebiście. Jestem kurwa gotowy na K1, no możemy się napierdalać. No. Czyli słuchaj, Daniel, ogólnie rzecz biorąc, to brzmi tak, jakbyś miał już tą walkę. Natomiast tutaj już jesteś chyba jakąś szóstą osobą, która chce walkę na sobotę z Denisem Załeckim. Tak więc będziemy musieli to dopracować, kto z was faktycznie ją dostanie. Natomiast uważasz, że ta walka różniłaby się jakkolwiek od waszej poprzedniej? Nie wiem, no Denis mówi, że pracował z psychologiem. Z wszystkim, więc wiesz, co to chodzi, więc liczę, że jest w innej formie niż ostatnio. Ja podobno jestem już dziadkiem rozbitym, więc wiesz, o co chodzi, zawsze można to zweryfikować. Natomiast tutaj pamiętam, że bardzo dużo głosów było zawartych przez Denisa takich, że gdyby nie twój faul, to ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej, no i tak naprawdę wszystko się zmieniło przez to, że uderzyłeś go, kiedy był ten pierwszy knockdown. Tak, to ja tak uważam, ale kurwa, jestem w szoku, kurwa, że mnie nie odcięło. Bo dostałem taką pizdę, naprawdę dostałem pizdę porządną na szczenę, gdzie nawet nie widziałem tego ciosu, mi tak kark się skręcił. Nawet miałem zakwasy przez kurwa 3 tygodnie na tym karku. No bo nie ćwiczysz karku, widzisz, jak to jest. Ja tak, mało, karki. To jest akurat racja. Trzeba robić kark. Właśnie. Mówił mi to samo trener, rób kark. No właśnie. Natomiast ja, Daniel, pamiętam, że ty nie byłeś za bardzo chętny na rewanż. Ale słuchaj. Ma rodzinę, chce zarobić. Wnioski się przydadzą. No. A ja chętnie dołożę, kurwa, cegiełkę do jego córeczki, także dam chętnie walkę, nie ma problemu i dla mnie to będzie tylko jeszcze zajebiście. Dobrze. Danielu, to wszystko, czy masz jeszcze jakieś słowo? Wolę zawalczyć z Danielem, niż dawać jakimś kurwom tam dalej atencję, żeby przepierdalały pieniądze na burdel. Wolałbym dać walkę zrobić z Danielem, bo pieniądze przeznaczy na swoją rodzinę. I tyle. Ale tych propozycji będziesz miał, Denis, normalnie biznesmenem będziesz. Nauczysz się dobrze liczyć pieniądze dzisiaj. Kurwa, ale ile jeszcze walk przede mną, ty. No, patrz, jaka jest lista. No. Rozmawialiśmy o tym, że mógłbyś wyjść na dwójkę, cios i na marcu. Dawaj, lecimy z tym od razu. Przysięgam ci. Dzwonimy do Natana zapytać, dawaj. Czy chce? Nie będę z kurwą gadał. Nie, no, ale nie. To poczekaj, nie będę z kurwą rozmawiał na takie tematy. Jest to dziwka, przegięła pałę, kurwa, nie będę rozmawiał. Moja kobieta, kurwa, jest w złym stanie psychicznym. Nie wiemy, co się, kurwa, stanie i nie będzie kurwa cierpiała kolejny raz przez jakąś kurwę. No ale jeżeli weźmiesz nie ma walkę, takim, no to ale to walka, to jest walka. Tak? Nie ma kurwa rundek, nie ma kurwa pierdolenia, tylko jest prosto, wychodzimy do klatki i go kurwę w tej klatce. Szczerze ci powiem, że szmatę jebaną. Brzmi trochę jak takie twoje marzenie, co? Jest to moje programów. Szczerze, moim marzeniem jest teraz, żeby ta dziwka wjechał na moją kurwa rodzinę. Moja rodzina się może kurwa rozpaść przez to. Może się wydawać tragedia. I teraz gdyby nie było kurwa przez 30 sekund kurwa konsekwencji z tego, bym poczuł mu kurwy łeb. Nie? Bo to jest szmata. I ty byś zrobił kurwa to samo i każdy z was widzów kurwa zrobiłby to samo, że przez kurwę może stracić kurwa kobieta swoje dziecko albo kobieta, która została zły przedstawiona, może stracić życie. Każdy z was by to kurwa zrobił i dobrze o tym wiem, że gdyby nie istniało prawo przez kurwa godzinę, byście podeszli i za swoją rodzinę byście kurwa robili. Bo taka kurwa nie powinna istnieć na takim świecie. I tyle. Więc chciałbym, żeby do tej walki doszło. Nie do konferencji, nie do rundek, tylko do walki w klatce. Biorę i go kurwę katuję jak peta. A później przy okazji tego ciosa w łeb pierdolne i wyjdzie z klatki. Tutaj widzę, że napisał mi nawet na Messengerze przed chwilą, że on bardzo by chciał i żebym ci właśnie przekazał, że on z tobą wejdzie szybko, jeden na jeden. No Adrian. Cios? Cios. No, weź. Ale jeden na linii mamy jeszcze kogoś innego. Dawaj tą kurwę Natana. Śmiecio. No to musiałbyś z nim chyba najpierw pogadać. Ja nie będę z kurwą gadał, federacja z odgadania. Ale będziesz kurwami. Wiesz, z kim gadał teraz? Z Aladem Kwiecińskim. Halo, halo, kolejny rywal Denisa Załęckiego. Witam, dobry wieczór wszystkim.
Alanik, co cię tutaj sprowadza? Ja mam takie jedno pytanie do ciebie, Alan. Czy jest to prawda, że Nathan, ta dziwka jebana, bez zasad powiedziała, że ty coś z siostrą? Tak, to jest kurwa jebana, nic mi dlatego, nie... Dlatego, nie, widzowie, zobaczcie. Moja... Że za to mu nie podaruję, kurwa, wyznał mi siostrę, ją rucham, kurwa, siostrę rucham i za to go, kurwa, rozjebie, nie? Dlatego spójrzcie na to, widzowie, czy chcecie takie kurwy, żeby istniały na tym świecie. Jak na to w ogóle federacja może pozwolić, że kurwa po rodzinie, kurwa, się wie, gdzie ja tylko mam siostrę i wie o tym, że tylko mam siostrę, nikogo więcej nie ma i wjeżdża mi, kurwa, jeszcze na siostrę, nie? Dokładnie. Szmata zajebana. Dokładnie. Chciałbyś też walki z Denisem Załęckim, z tego co rozumiem, tak? Ja powiedziałem, że jestem gotowy, bo ta ciota Farmazon jebany, ja wiedziałem, że obstra, kurwa, gacie, wiedziałem o tym, dlatego jak coś to jestem i wiem o tym, jestem w pełni o tym przekonany, że ja gdybym walczył albo w sobotę, dużo większe bym atrakcje spełnił dla widzów, bo przynajmniej, kurwa, nie pękam na robocie. Okej, okay, ale to co, w małych rękawicach z Denisem Załęckim? Tak, MMA. Lecimy. No to posłuchajmy. Lecimy. Czy się zgadzasz? No, kurwa, no jak? Nie wiedziałem, czy w MMA. Ja mówię od razu, ja mówię w federacji, MMA się bijemy. Okej. Okay. W ostateczności możesz sobie wybrać, jaką formułę. Alan Kwieciński zadusił Dominika Zadorę, tutaj kurwa. Musiałbyś, kurde, no tą dobra, głowę chować, no zobaczymy, chłopie. Kto ma lepszy parter. Powiem ci tak, nie? Parterze powiem nie ci tak, kładziemy się, daję ci moją prawą lub lewą rękę, wyciągniesz balachę od tej pozycji i uwierz mi, że cię, kurwa, tak podniosę. Ale ja cię ten, możesz podnieść, ale ja cię kręcę, kurwa, nogę od razu. Słuchaj, nie ma takiej mocy, nie ma takiej mocy. Udusisz, to mnie nawet też nie udusisz. Robiłem kark, robiłem kark. Jesteś ciekawy, w jaki sposób. Nie, nie. Oj, oj, zaraz będzie kontra. No. Dobra, robimy ten rewanż. Pamiętasz, jak byliśmy na koncercie? I się śmiałeś, że miałem naklejkę Stop Kokaina? Tak. A później kto taką miał naklejkę? No ja się nie śmiałem, absolutnie. No, nie śmiałeś się, kurwa. Koniec, kurwa, dobroci, lecimy. Alan, jesteś ósmy albo dziewiąty w kolejce, już nie jestem w stanie tego liczyć. Tutaj widzę komentarz, że o, koledzy, a ja przecież pamiętam, że Denis Załęcki nigdy nie wybacza pewnych słów, a tu proszę bardzo. Ale tutaj są śmieszne, jakby tutaj, dwóch kumpli sobie gadało. Mam dobry humor, to nie chcę mi się go psuć. Już sobie napsułem za dużo nerwów, nie chcę mi się kolejnych awantur, teraz chcę po prostu kogoś rozkurwić w klatce i tyle. Denis Buła jest na linii. Chcę jebać się, kurwo, gruba wypierdalaj, nie rozmawiam z kurwą. Chcę... No to nie gadaj. Jebać się, kurwo. Jebać się, kurwo, nie masz tu przebicia, będę gadał cały czas, nikt nie usłyszy, chuj ci w dupę. Ale jebany, cfelino zjebana, jebać ci ty, kurwo, wypierdalaj do budy stąd, psie jebany, będziesz dojebany, właśnie. Będziesz miał, dobrze, kurwo, ze mną walkę, jak będą kolejne rundki, wtedy, kurwo, dostaniesz. Teraz ciągnij, ja kurwo, liczę, teraz ciągnij, dziwko, kutasa, teraz, słuchaj, dziwko, tak, słuchaj, dziwko jebana, dziecka, obsrana, nie dziwko. Nie powinny dostać hejtu, które sprowadzasz właśnie twoim zachowaniem. Słuchaj, dziwko. Więc przestań ubliżać tylko na fragment, w którym chciałbym, kurwa, wesprzeć swoją rodzinę. Okej, okay, okej, okay, to dobra, co pan to, co powiedziałem? Więc wysłuchaj, bo wysłucham. Chciałem, kurwa, życzyć właśnie wsparcia, kurwa, twojej kobiecie i matce twojemu dziecka, bo to chyba są dwie osobne osoby, bo nie powinny dostawać hejtu, bo przesadzacie, kurwa, trochę już z tym, kurwa, hejtem, tymi konferencjami. Ja rozumiem, walka walką, ale nie powinny, kurwa, dostawać osoby trzecie. I tak samo chciałbym życzyć zdrowia mamie Ferrariego, pomimo, że się możemy lubić czy nie lubić, no ale jak jest faktycznie taka sytuacja, to chciałbym życzyć wszystkiego dobrego i zdrowia. I tak naprawdę nie wiem, na czym stoicie na konferencji. Dziękuję bardzo, szacunek za to, co powiedziałeś i tyle. Bo specjalnie jechałem, kurde, 20 minut taksówką, żeby podłączyć telefon i nie wiem, o czym pieprzycie na konferencji. Tylko taki fragment a propos tego hejtu, bo za dużo się dzieje, nie? Siedzimy we dwóch i tutaj mamy całą kolejkę ludzi. Jest ich 8 czy 9, daj mi coś powiedzieć, którzy chcą walczyć z Denisem. Lubić się nie musimy, ja cię, kurwa, gruba, się nigdy już nie będę lubił i tak, ale szacunek za to, co powiedziałeś, bardzo doceniam. Moja rodzina na pewno ci będzie wdzięczna, także jeszcze raz ogromny szacunek za to, co powiedziałeś. Jestem zdziwiony. Więc teraz też taki apel, weź co ty pieprzysz, zawsze, kurwa, jak masz słabsze chwile, to, kurwa, cię jakoś wspieram. Dlatego też jakiś mój apel, że powinniście, kurwa, odpuścić, kurwa, i nie mieszajcie, kurwa, ani nie wiem, czy twoje, bo nie wiem, jaka jest sytuacja, dostaję tylko jakieś SMS-y, kurwa, szczątkowe, tym bardziej, jak jeżeli matka twojego dziecka dostaje jakimś rykoszetem, ten, kurwa, przez to, że ktoś coś rzuca w internet, kurwa, no, kurwa, ludzie, odpuśćcie, kurwa, naprawdę są osoby postronne, kurwa, to, że, kurwa, ten błazen, kurwa, przesadza na tych konferencjach jeden z drugim, kurwa, ale oszczędźcie rodzinę, kurwa, już wyciągajcie na siebie brudy, kurwa, najgorsze, cfelujcie się, poniżajcie, kurwa, ale nie w stronę domu, nie? Dokładnie, no, tak samo, żeby nikt nie myślał, że ja tutaj jakieś brudy wyciągam na bułę, to jest tylko i wyłącznie do jego osoby,
nigdy rodziny... Ale to wyciągać miał. Ale tylko i tak właśnie... pewnie, kurwa, wszystko co zmyśliłeś, kurwa. O kurwa, o Boże, chłopie, to się kurwa zdziwisz. Tak jak mówiłem, no to się zdziwi, typowo no, tylko i wyłącznie do twojej osoby rodzin nie mieszam, bo jakbym mieszał, byłbym skończoną kurwą i nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz, jakbym ranął zęby. I tyle. To jest słuchaj, najbardziej toksyczna raz, miłość, kurwa, jaką widzieliśmy, moi widzowie. Już raz, kurwa, mieszałeś, kurwa, dzieciaki, którymi się zajmujemy, kurwa, więc też, kurwa, słuchaj, nie wybiela się, kurwa, gadatku, nie pierdol, kurwa. Pierdolisz, kurwa, o jakichś fundacjach, kurwa, że defraudujemy pieniądze, kurwa, normalnie, kurwa, pierdolisz internetowe donosy, kurwa, teraz zgrywasz jakiegoś charakterniaka, kurwa. Nie pierdol, że mieszasz osoby trzecie, kurwa, się jebany, bo jakby nie trzeba... Mieszasz, tylko jesteś na tyle głupi, że tego nie rozumiesz. Nie, właśnie ty jesteś na tyle, kurwa, tępy, że takie rzeczy, kurwa, robisz w ogóle, pajacu jebany. Powinieneś wypierdalać, kurwa, ty debilu? Powinieniś wypierdalać z tych fundacji, a nie tam chuja palisz, kurwa. I nie ma tego tematu. Nie ciągnij tego tematu. Nie ciągnij tego tematu. Słuchaj mnie. Słuchaj, odciągnięcia to już ustaliliśmy, że jesteś ty. Ja chętnie to sprostuję, kurwa, tym ale ty nic lepiej nie prostuj. Nic lepiej, słuchaj. Słuchaj mnie. Kurwa, na jakiś temat, jakiś pieniędzy, kurwa, to teraz to powiesz, słuchaj, kurwa, nie chuja nie pierdol, palić, bo tak nie się ciągnij, tutaj, kurwa, do wody, kurwa. Nie ciągnij tego tematu, kurwa, bo będę zmuszony, a nie chcę być zmuszony, bo tematów takich się nie powinno poruszać. No to, ale ty już go poruszyłeś. Dlatego teraz, poruszyłem, kurwa, prostuj, i pierdolę, kurwa, ten temat i nigdy więcej nie poruszę. Powiedziałeś, kurwa, że, kurwa, fundacja, która opiekuje się dziećmi, kurwa, defrauduje pieniądze. Zamknij mordę, pajacu, powiedziałem, gdzie pieniądze, więc, kurwa, słuchaj. Rulo, no, nie wkurwie mnie, bo naprawdę będę musiał powiedzieć, więc zamknij pizdę. No mów, się... mów. Nie, bo nie jestem pałą. Nie jestem pałą. Zacząłeś, byle, kurwa. Słuchaj, nie, tam cię, kurwo, nie ma. Pierdolisz, kurwa, kto to nagrał, zamknij, kurwa, w tym jacuzzi, pizdę, kurwa, kurwa. Co? Kurwa, kto to nagrywał jacuzzi, kurwa, pierdoląc, kurwa, to słuchaj, teraz to prostuj, dobrze, kurwa. Dobrze wiesz, ty, kurwa, o co chodziła, dostałem, o chuja, kurwa, info jeszcze na raz, temat... kurwa, i sobie myślasz, kurwa, kurwa, jakieś zmyślone rzeczy, kurwa, przecież nie mieliśmy kontrolę, zjebali ich, zjebali dzieci o wakacje, kurwa. Kontrolę czego miałeś? Czego kontrolę? Prokuratury, kurwa, paru wojebana? Weź ty jesteś, kurwa, debilem. Dobrze wiesz, że jeżeli by wyszły, kurwa, nieścisłości, kurwa, że faktycznie defraudujemy pieniądze, kurwa, to każdy by nas, kurwa, z fundacji miałby zarzut z prokuratury, kurwa, debilu. Okej. A co, kurwa, nie? Dobrze. Czy, kurwa, twój dobrze kolega internetowy, dlatego ci, zamknij pizdę, będzie, kurwa, program, słuchaj, ale słuchaj, jest program, słuchaj, kurwa, śmieciu, słuchaj, śmieciu, nie chciałem rzeczy, tego poruszać, powiedziałeś. Będzie program, pokażę od A do Z, co jest, to zobaczymy, ale śmieciu, ale jest program, ty debilu, chuju cię mam, teraz, kurwo, nie masz atencji, nie chcę mi się z tobą gadać, ciągnij tą dziwko. Właśnie, kurwa, więc widzisz, jesteście, kurwa, niesamowici, panowie, nie razem będę, kurwa, tego tłumaczył, kurwa, to są rzeczy, które muszę przemyśleć dokładnie, ale widzisz, tam są, kurwa, mieszane, jaką, kurwa, dzieciaki. Jaką karmę sprowadziłeś, kurwa, na swoją rodzinę, mieszasz, kurwa, żadną osoby trzecie, karmę, więc nie pierdol. A teraz, kurwa, nie, a teraz się dziwisz, że, kurwa, ktoś robi to, co ty. To ty się, kurwa, jest, mieszałeś, kurwa, tam, gdzie nie powinieneś, kurwa, być. Co? Gówno, weź, kurwa, kurwa, wrzuć już te swoje, no, następny, kurwa, no, następny, kurwa. Nie następny, żaden następny, jestem jedyny, prawdziwy, kurwa, i tyle. Nie gadaj, że następny. Z tym swoim, kurwa, swoją dziewczyną, kurwa, z tego, kurwa, z panelu? Kurwa, te twoje gówno, kurwa, to naprawdę na tyle inteligencji ci starcza, żeby argumentem użyć gówno albo jebać? Na ciebie, no, kurwa, na no, ciebie to wystarczy. Gówno, jebać, czyli jebać gówno jak ty. Jebać takie wielkie gówno jak ty. No to jest mniej więcej twój 90% zasobów twoich słów. Dobrze, panowie, na chwilę wam to się, chciał przerwać. To się, grubasku, obiecuję ci, że się bardzo mocno zdziwisz, czy nie mam nic do powiedzenia, no czy będę gadał tylko gówno. Myślasz, powiem, kurwa, tak, na naszym programie to będziesz mówił ty, gówno, ja, dalej, gówno, to będziesz ty gadał, tak, bo będziesz płakał pod siebie. Była na top 10 rywali, którzy już dzisiaj się zgłosili do Denisa Załęckiego, ty jesteś w samym czubie tej tabeli. Tam tylko cię wyprzedza, znaczy, ja to myślałem, Norman Park. Że, kurwa, jesteś, myślałem, że jesteśmy umówieni, ale chyba, kurwa, znowu miał krzyżyki w dupie, nie? Słuchaj, ja na nic nie miałem krzyżyków, kurwa. Będzie chciała federacja, to tą walkę, kurwa, zrobi i mi nie pierdol, kurwa, i się napierdalać będziemy w MMA i chuj mi to obchodzi. Powiedzmy sobie szczerze, wy się albo dobrze dogadujecie o etapie, albo się najbardziej nienawidzicie na świecie. Takiej relacji to jeszcze nigdzie nie widziałem. Nikt cię tak nie potrafi podpalić jak buła, ale też nikt cię tak nie potrafi w pewnym momencie udobruchać. Przed chwilą jeszcze mówiłeś, że bardzo dziękuję, to jest że buła, bardzo to jest dobre buła słowa, szacuneczek, bo to jest ogromny buła szacunek. Widzisz, buła, jak ja steruję buła nie tym jest głupim gościem, buła potrafi gadać, buła nie jest głupim gościem, buła potrafi gadać, wie kiedy co może.
wie kiedy co nie może, kiedyś coś źle zrobi. I fajnie, jakbyś się kurwa debilu kiedyś, tego nauczył. Kiedyś kurwa. Coś zrobi kiedy źle, przeprosi. Gadać, kurwa, ja mam tak, ja mam tak, że jak się odpalam, że to gadam czasem głupoty. Że ślina na język dokładnie. Kurwa, nie to jest, się, kurwa, konsekwencji. To jest czasem mój minus. Dlatego ponoszę konsekwencje za swoje słowa całe życie. I całe życie będę ponosił. No, no. Tak. Jestem tego i była. Uświadamiam cię, no. Że jestem tego świadomy, że ponoszę konsekwencje swoich słów. Jestem tego świadomy nigdy i biorę to na bary. Kurwa. Zawsze za wszystko, kurwa, albo cię, kurwa, tata tłumaczy, albo później się, kurwa, tłumaczy w mediach, że tatuś mnie nie musi tłumaczyć. Kurwa. Za siebie odpowiadam od 18 roku życia. Super. Mój tata nie ma nic wspólnego z czyli tym, co ja robię. Tłumaczą, całe życie kurwa, sobie tak? radzę, kurwa, i tyle w temacie. Co ty, bananie, pierdolisz, kurwa? Zamknij mordę, bananie, co ty pierdolisz, pajacu jebany? Znasz moją przeszłość, wiesz, co robiłem od 14 roku życia. Nie wiesz, to nie pierdol, gnoju jebany. Co robiłeś, kurwa, no powiedz. No już się rozpierdalam na wizji, kurwa, co robiłem. Co? Jajco, kurwa, jajco, kurwa. Ale ty tak odruchowo, kurwa, musisz od razu do kogoś nakapować? Idź tam się po wafu, idź tam się pocałuj swoją koleżanką od wywiadów, co kurwa jedzie, kurwa, no. Po dzieciach, kurwa, i dziewczynach. Wiesz, co? O kim mówię? O twoim, z kim robiłeś wywiad ostatnio, Paruwo? Nie wiem, z Kaniowskim? Nie, Kaniowski to nie jest Paruwa. Z kim robiłeś wywiady? Z tą grubą, kurwą, z czarnymi włosami. No, no i co? No. Ale to są, poczekaj! Twój przyjaciel? To są te, kurwa, brudy na mnie? Twój przyjaciel... Co na ciebie? Powiedziałem no na twojego wafla, pajato, słuchaj dokładnie, co ja mówię. Ale poczekaj, miałeś jakiś kurwo turbo brudy, stary, ja od kilku dni siedzę i sam jestem ciekaw, co ty pierdolisz za głupoty. I teraz, kurwa, ale brudy na ciebie kurwa, to będą, jak będzie... Kurwa, brudy na ciebie będą na rundkach. Ja teraz mówię ale o twoim... Ale co, ty musisz się dozmyślać, kurwa, czy o co ci teraz nie. chodzi? No to co? Dawaj, kurwa, no na co czekasz, kurwa? Ale po co? Dawaj, wylej ale teraz chłopie, te brudy, słuchaj. W sobotę dostaniesz po piździe, kurwa, i się rozchodzimy, kurwa. Zamknij dupsko, nigdzie się nie rozchodzimy. Ja ci, kurwa, gnoju, do końca kurwa, życia nie będziesz nie mnie tutaj kurwa. Miał. Do końca życia ci tu będę, kurwa, tępił, Paruwo. Tępisz, słuchaj, kurwa, Denis, kurwa, ja ci się ty, będę gnojuś. Słuchaj, kurwa, ja ci się śnię po nocach. Nie stępisz, kurwa. Do końca życia ci się będę gruba się śnił, zobaczysz, do końca życia. Te zdjęcia z szachtą, kurwa, przerobione, co prawda, kurwa, te mogą słuchaj, mi się śnić, kurwa. Niedługo nie? będą twoje życie poprzerabiane, jak leżysz, kurwa, w dywanie no. z tą swoją, kurwa, dziwką z wywiadów. Kurwa, no tak. To no. ty go tam zbijałeś w dywan no. i na niego sikałeś, to ty, czy nie? Słuchaj, to wrzucaj to, kurwa. Ruro jebana skończona. Na Ruro. Gościu, to trzymasz jest kurwą, osobę, jesteś rzuca. Kurwą, pamiętaj, trzymasz kurwą, jesteś kurwą. Współczuję kolegom, kurwa, twoim, co prawda, no ale kurwa w sumie chyba są świadomi ja mam, tego, ja kurwa, mam kolegów, ja mam kolegów lojalnych, mam kolegów ty tak, nie masz, słuchaj, kurwa, kolegów, zamknij mordę. Ty płaczesz, że cię kurwa nikt nie lubi, kurwa. Ale że to... nikt to cię nie odbiera i wszyscy na ciebie plują. Jaki ty masz kolegów, kurwa? Słuchaj, tylko ale... szachta, bo jest kurwa się wpierdolił na ostatnią ale ja chwilę, mam dużo, słuchaj, posłuchaj mnie. Jak tępy przydupas, kurwa, który mówi moje gówno, przyszedłem za Denisa, jestem debilem. Ty, a jeszcze w tych wywiadach, kurwa, fajnie, ty, kurwa, ja nie chcę nie należeć do patologii, kurwa, ty, kurwa, spokojnie ty, kurwa. Spokój się. Ty debilu. Spokój się, ty idioto. Słuchaj kurwa, mi teraz, no zapomniałem, co miałem powiedzieć, kurwa, teraz, nie? No bo słuchaj. Coś ty mi zmieszasz, tak? Ja tak siedzę obok ciebie. Aha, poczekaj, Kaniowski. Słuchaj, poczekaj, nie przerywaj. Ja mówiłem, że mnie... Że mnie nikt no. nie lubi spośród tutaj kibiców Freak Fightowych, ale kolegów charakterny sztywnych mam, którzy są za mnie, wskoczą w ogień. To są tacy kolegów. Słuchaj mnie, kurwa, gruba się! Nie przerywaj znaczy? Mi, szmaciarzu! Słuchaj mnie. Ale to są ci koledzy, ci moi przyjaciele, co jak coś powiem złego, to mnie zaraz ogarniają. Denis, nie mów tak i tak. Kontroluj się to, co gadasz. I ja mówię, okej. Okay, nie będę tak gadał, bo ja jestem osobą, która bierze do siebie i mam przyjaciół. Słuchaj, kurwa, mam przyjaciół. A twój psychiatra zamknij mordę. Z tymi, kurwa, zmyślonymi ludźmi? Chuj, zmyślony. Dostałeś już na to leki? Czy to był ty, czy to na razie ta faza, że teraz był psycholog, ci pomagał, a teraz psychiatra i będzie leczył tych zmyślonych kolegów? Spierdalaj. Dobrze, kurwa. Ty durniu, ty nie debilu jebany. To był mocny telefon. Mordę. Teraz, kurwa, będziesz, kurwa, znowu udawał jakieś leczenie psychiatryczne lub wróżkę. Za dużo ci nie zostało, kurwa. Słuchaj, Buła, musimy kończyć ten telefon, chociaż jest naprawdę bardzo mocny, ale tu wiem, że no. w linii mamy jeszcze co najmniej kilka idź osób. Już, kurwa, marnujesz konto, ostatnie ty. Trzy poczekaj. Słowa, poczekaj, Buła, ostatnie trzy słowa, którymi zachęcisz Denisa do walki, żeby... Co?
Przy słowie do ojca prowadzącego. Nie no, ja mam go kurwa zachęcać, myślałem, że charakter, lojalność, charakterność, prawda. Charakterność, kurwo, lojalność, kurwo, przyjaciele, kurwo, to jest co, kurwo, o czym nie masz pojęcia, dziwko fałszywa, dwulicowa szmato, jebać cię, kurwo. Co to znaczy? To co to znaczy, ty debilu? To jest to, to jest to, kurwo, że nie masz przyjaciół, jesteś kurwą, jesteś fałszywą dziwką dwulicową, jebać cię. No to wiem, jaki jesteś, ale wytłumacz, co rozumiesz przez tą twoją charakterność. To, bo, czego kurwa, ty nigdy nie zrozumiesz, to nie. Ale to, bo wiem, że kurwa ludzi to? Nie to jest to, co rozumiałeś, to jest to, co rozumiałeś jeszcze 2 lata temu. Teraz, kurwo, no wyślij, od tych powiedz, dwóch lat co nie chodzi? Wiesz, co jest charakterność, lojalność i przyjacielstwo. No Ruro, Ruro, sprzedająca się za pieniądze. Oddaj, kurwo, długi. Oddaj, kurwo, długi. Nie, no, kurwa, ty mi to mówisz, kurwa. Ty mi to mówisz, kurwa, dopiero Ferrari, kurwa, parę tygodni. Ściągnij się, kurwa, ty lachonie stąd. Do wyświetlenia, kurwa, żebyś wrócił do Free Fire, to w tym i mówisz, że ja się sprzedaję za pieniądze. Ty prostytutko. Ty, Ruro, lacho. Słuchaj, Ruro, kiedy oddasz pieniądze, kurwa, chłopakom z miasta? Kurwa. Pieniądze, kurwa, oddaj. Chłopakom z miasta, nie chuja palisz. Ale jakiego miasta? 300 koła, kurwa, wisisz parówą, oddaj w końcu pieniądze. Komu? Ja ci, kurwa, komu? Powiem komu. No przyjdzie czas, to ci powiem komu. Ale czemu nie masz teraz, jak pierdolisz takie głupoty? Słuchaj, ja wiem, co robić i kiedy, tak? Nie będziesz mówił, kiedy sam robić. Przyjdzie czas, kurwa, przyjdzie to... czas, będzie z tobą propozycja walki, usiądziemy przy stole. Przecież nie przyję... Ja usiądę dni, przy kurwa, blacie, ty usiądziesz, kurwa, tam na twelowni z Natanem. Słuchaj. To jesteś ciotą. Ja ci mówię. Jesteś ciotą. Federacja myślałeś... zrobi... Słuchaj mnie, kurwa, parówo jebana. Federacja mi zrobi z tobą rundki, to walka będzie. Ty hej, zrobiliśmy parę dni temu. Ty ciotą. Ale słuchaj, wiesz, ale wiesz, szmato, dlaczego chcę z tobą rundki? Słyszysz mnie? Bo jesteś osraną cipą i nie chcesz, kurwa, walki. A kurwa, wiesz? Lamusie, robiliśmy face to face. Na, kurwa, poprzednio się zgrywasz, dobra, się bijemy. Wyszło na to, że trzeba się bić i jesteś zwykłym, jak zwykle, Denisem, bo to nie ma gorszego obelżywego słowa. Jesteś Denisem. Po prostu jesteś, kurwa, Denisem. Bo, kurwa, nie... Nie znam głupszego słowa, kurwa, niż... I przepraszam, Labryga, kurwa. O, Labryga już wściekły siedzi, stary. Słuchaj, dasz mi coś w końcu powiedzieć? Ale to nie moja wina, nie? Dasz mi coś w końcu... Smacił to imię. Panie Patryku Grubasie, dasz mi coś w końcu powiedzieć? No, łaskawie słucham. Mogę coś powiedzieć? Nie przerwiesz mi? Nie wiem. Wiesz, dlaczego chcę z tobą rundki? Dlaczego chcę z tobą godzinny program? Wiesz dlaczego? No, nie wiem. Dlatego tak jak ja wiem, jak to jest mieć zepsutą psychikę przed walką, tak wiem, że po rundkach będziesz tak zjebany, że do walki wyjdziesz tak obsrany, kurwa, tak zajechany hejtem, że kurwo wyłączysz telefon. No to zacznij to wrzucać, kurwa, ile jest do walki? 2-3 dni? Który jest w ogóle dzień? Kurwa, ja no jeszcze dzisiaj jeszcze pójdę dni na imprezę. Propozycje. No, to ty zacznij czekam to wrzucać, na propozycję, to Ruro. To ty wrzucaj to, kurwa, zacznij wrzucać, ja idę na melarz, wytrzeźwieję, przyjdę ci wpierdolić i mam cię z bani. A jak będziesz chciał jeszcze coś rzucić, to ja przyjdę na specjalny program, w którym sobie się wygadasz, wyżalisz, przytulisz do misia, kurwa, i powiesz, że znowu będziesz naprawionym Denisem, jak ci tam, kurwa, ktoś bardziej przytuli, kurwa. Panowie, dobra? Bo już 3 razy słyszałem, że trzeba przerywać ten telefon, bo jeszcze mamy dużo osób na linii. Dziękujemy ci, Buła, bardzo za telefon. Dzięki. Być może. Czyli w końcu co? Znowu jest osrany, czy nie? Bo ja nie wiem, kurwa. Ja go zaraz dopytam. Zaraz pogadam z Denisem, ale jak gadacie we dwójkę, to się nie dogadacie. Kurwa, dziękujemy za telefon. Za lamus, kurwa. Na chuj ten face to face. Dobra, przepraszam, miłego wieczoru, cześć, pa. Trzymaj się, byku. Te osoby, takie jak Denis Labryga, Wielki Bu, ty ich nienawidzisz, ale zarazem widać, że jesteś w stanie się z nimi dogadywać. Jesteśmy z tego samego środowiska, nie? Jesteśmy na podobne wychowani. I nawet w momencie, w którym oni przegięli te twoje zasady, o których mówisz, jesteś w stanie im wybaczyć właśnie w takim momencie, kiedy trzeba się dogadać? Ciężki temat. No bo właśnie ja się dziwię, bo tam ciężki się uśmiechasz, temat. Cieszysz. Ciężki temat. Jeszcze muszę sobie przeanalizować dużo rzeczy. Po czym dochodzi do jednego słowa, tak jak w twoim roście z Denisem Labrygą i leci się nagle na pięści i ty rzucasz telefonami. No, tak czasem jest, ale tak jak mówiłem, przeciwko królestwu stoimy zawsze razem. Widzowie, piszą jeszcze o następnej osobie, z którą kiedyś walczyłeś i z którą przegrałeś. Paweł Tyburski. Mhm. To co? Też? Kurwa, pewnie. Stary, pewnie. Kogo bym ci nie powiedział, ty ze wszystkimi kurwa, mówisz, ja lubię, okay. Ja lubię Pawła, wiesz o co chodzi? Ja lubię Pawła, kurwa, i nie lubię się bić z ludźmi, których lubię. Tutaj jest napisane chociażby Bandura, Artur Szpilka. Bandura, lecimy z tematem. Nie ma problemu. Czyli widzę, że mógłbyś z każdym dosłownie. Co by była walka do jednej bramki, wiesz, tam by był ciężki knockout i ani jeszcze liga, nie? Ja nie jestem jak ta pizda Szeliga. Masakra, kurwa. O, Olejnik. Dobra, weźmy, nie gadaj. Po co?
To Buła może z nim zawalczyć. A, Buła z Olejnikiem, dobra. Marcin Najman. Cześć. Siemanko, Mordko. Siemano, cześć Denis. Pomimo tego, że Denis, uważam Denisa za kolegę. Jakbyś Denis został już zupełnie, zupełnie bez szans na jakąkolwiek walkę na sobotę. Ja wiem, że ja teraz nie trenowałem, leczyłem kontuzję, ale cesarz na lodzie Cloud MMA i ciebie nie zostawi. Także jakby naprawdę już nie było z kim, kurwa, to dzwoń się. Marcin, ja ci powiem tak. Jesteś praktycznie w wieku mojego ojca. Szanuję cię jako człowieka. Nie wyszedłbym z tobą za żadne pieniądze do walki. Wolę nie zarobić, ale lubię cię z szacunku do ciebie. Jesteś w wieku mojego ojca. Nie chcę, lubię cię, nie chcę, kurwa. Nie chcę takiej walki. I ja cię też serdecznie pozdrawiam. Bawcie się dobrze. Marcin, chciałem tylko coś ci powiedzieć. No. Na wszystkie osoby, które wymieniliśmy tutaj dzisiaj, ich było kilkanaście. Denis Zalecki mówił, tak biorę. Jesteś pierwszą osobą, do której powiedział, że nie chce z tobą walki. Wielkie gratulacje. No bo to jest fajny, elegancki chłopak, tylko że jak wy go, kurwa, cały czas zestawiacie w takich sytuacjach, że chłopak jest naprawdę, kurwa, wiesz, tak jakby podłączany, kurwa, pod 220 V, no to też się nie dziwcie, że on czasem też tam nie panuje nad sobą, bo ja z nim kiedyś też prywatnie rozmawiałem, Denis przecież wiesz o tym, że wiesz, no ciężko czasami panować nad emocjami, gdzie wy je tworzycie absolutnie, kurwa, na poziomie, no nie wiem, czy jeszcze można sobie wyobrazić większym. No właśnie, z kim rozmawiamy? Z Pawlo, siema. Paweł Tybórz. Siema. Kurwa, myślałem, że to nie topesz. Ja też myślałem, że to nie topesz. Nie, ja w pokojowych nastrojach, słuchajcie. No. Ja w pokojowych nastrojach, Denis ma już tylu przeciwników, ale w razie czego, jakby nie było przeciwnika, to wiem, że na pewno Denis też by się chciał zrewanżować, a jak coś, to jestem. Ja u mnie sytuacja jest taka nieklarowna w sumie, więc jak coś, to w gotowość. Mordo, ale nie bij mnie z mikrofonu, dobra? Jazda z kurwami! Jazda z kurwami! Dzięki, byku, ale nie, bez sensu. Dobra. Dobra. To się tak nie może skończyć, zawsze musi być face to face na koniec. Zapraszam na środek. Co? Dawaj, gościu. Ja po co, kurwa? Ale pamiętaj, ręce z tyłu.